Witam wszystkich serdecznie, czy to jest Pan Biedny, zapraszam was na kolejny odcinek z Gothica 4 Arkania. Dobra, jak sami widzicie, jesteśmy na pobojowisku, tutaj stoczyła się wielka bitwa. Ta wielka bitwa była ukazana w cutscenkach, niestety YouTube przyczepił się do praw autorskich i ja po prostu te dwie sceny dokładnie wyciąłem. Tam na początku, to był trzeci odcinek, albo czwarty, widzieliście jak ja pociechałem tą cutscenkę i pokazałem ją wam w screenach, opisując chyba coś nie coś. Ostatnio także była, niestety musiałem ciachnąć. Dobra, więc chciałem wam pokazać ją lokalizację, ponieważ jest ona stosunkowo ciekawa. No zobaczcie, wow, w jakiej grze tak było? No nie, naprawdę, ja tutaj nie jestem graczem od dziś i nie raz, nie dwa grałem w gry tego typu, gdzie w ogóle wojna, brud, zbrodnie, ubóstwo i tak dalej, i tak dalej. Ale wow, no kurde, ja jestem tutaj w ogóle zafascynowany. Naprawdę, poprzebijany, strzał, to w ogóle, to jest piękne, naprawdę, sorry, ale to jest po prostu piękne. O, fuck, goddamn, zobaczcie. Wow, dobra. Co chcesz powiedzieć, wykonałem dwie misje poboczne. Jedna to zabicie wilków i uratowanie facia, który siedział w jaskini, się bał wyjść, a druga to zebranie na tym polu bitwy grzybków. Facet następnie, oczywiście grzybków i czaszek. Facet to oczywiście chciał grzyby, chciał czaszki, no to ja zebrałem elegancko, a potem mówił, że nie, moja jednak czaszka będzie po prostu idealna. Ja mu oczywiście ten pomysł z głowy wybiłem w przeciągu 2-3 sekund i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście tu już wykonywałem także misję główną, która ograniczyła się do zabicia goblinów i zebrania sztandaru. Więc nic specjalnego. Teraz udamy się do zamku. A powinien być dla mnie otwarty, nie ma lipy. Zobaczmy nawet Elka, gotycka opowieść. Dobra, może najpierw twardy orzech. Dostałem jakieś punkty doświadczenia. A jak to wygląda? Dobra, to musimy iść przed siebie, by użyć teleportu. By się przenieść, podróż będzie na pewno szybsza. Pięknie, tu co chwilę pada. No naprawdę. Jak sami widzicie, także zdobyłem poziom kolejny. I oczywiście ja maksuję dalej w tą umiejętność, dyscyplina. Chyba potem nastąpiłem w duch walki. A potem coś może do ukrywania się. Aczkolwiek pożyjemy, zobaczymy. Dziwi mnie to, że używając teleportu, jeżeli dobrze odmieniam, nie mamy możliwości wyboru, gdzie chcemy się przenieść. To mnie dziwi, bo jeżeli chciałbym się gdzieś cofnąć, powiedzmy na początek gry, mapy rozgrywki, no to co? To muszę zapieprzać piecho? Moim zdaniem bzdura, ale okej. No po prostu dziwne to jest. Tak powinna pokazać się taka mapa. Oczywiście mapa i klikamy na myszkę, gdzie chcemy się przenieść. Mapa byłaby najlepszym rozwiązaniem, ponieważ gdyby nam się pokazała lista miejsc, nazw, na pewno byśmy nie zapamiętali i byłby problem. Norman, wcześniej mnie chciałeś puścić. Już stoję przecież, otwórz bramę. Nic, nikogo. Rozmawiałem z Giltorem. I tak jest już. A tak, wybacz mą miał. Spoko, spoko. Lorda... Co takiego? Lord Gavan jest uwięziony. Nie słyszałeś? Jak to się... Powinieneś pomówić z... Wpuśćcie mnie. Już się robi. Dziękuję, Norman. Okej, więc Lord niestety został prowadzony przez orków. Ale nimi zapewne też się zajmiemy. Belgard. Bie. Co tak? Tak. Chciałbym... Bełty mnie interesują. Strzała, okej. Wszystkie przedmioty i... No nie, 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 nie mów takich. Strzała myśliwska, strzała. Ciężki bełt, kurde, facet. Nie masz bełtów? Po co mi strzała, jak ja z łuku nie korzystam? Jesus, ale siebie... Słaby kowal, żeby powiedzieć inaczej. Okej, okay, kobiecino. Proszę, ranni nie mo... Mam dla ciebie. Mam dla ciebie Dziękuję. Możemy teraz przygotować. Nie ma za co. Przyda ci się ta receptura. A tu coś jeszcze było? Coś mnie interesuje. Wszystko. O. Powinno tu. Archiwum?
A, pewnie tam można wejść. Okej. Okay. To już wszystko wiem. No ale zgniją mu łbie, jak pada deszcz. Boże. Wieśniak, a się nie zna. On ten żołnierz jest podłamany. Jak tak ciągle pada deszcz, pada deszcz, pada deszcz, to warzywa po prostu po pewnym czasie zaczną gnić. Dobra, to jest oczywiście zadanie główne. To też, więc... Dwa zadania główne. Tak czy siak musimy się tutaj spotkać z facetem. A dzięki, dzięki. Więc jak, teraz tędy? Raczej nie? Nie wiem, no. To jest jeszcze jakaś skrzynka. Weźmy wszystko. Nie, dobra, do łóżka nie musimy wejść. Kurde, mi zależy na tych bełtach. Tak się jakoś mega szybko kończą. Stara pochodnia. Zardzewiały topór też mi się nie przyda. A co mi się tutaj bardzo podoba, że mogę brać wszystko, dosłownie wszystko. A nie tak jak w Skyrimie. Brać poszczególne rzeczy. A, pusty zwój wziąłem. A, nie potrzebnie. Okej, okay, dawaj gość, musimy pogadać. To ty. Nie wziąłem go za rękę, ale odnalazł. To dobra wiadomość. A więc o co. Chciałbym na wstęp do archiwum, może ze... Ale chyba wiesz, jako... Bez pozwolenia mego pana. I co mam z... Pewnie już słyszałeś, że nasz pan... Tak, wiem. Obezwładnili go, gdy słaby i ranny. Jeśli pomożesz... Dość już usłyszałem. Żyją w jaskini. Albo wrócę z Gawanem, albo już nigdy mnie nie zobaczycie. Jeśli chcesz przejść przez most na tereny orków, musisz znać hasło dla straży. Dobra. O Jezus, okej. Okay. Drzwi... No jasne, jasne, że nic nie mogę. Tutaj jeszcze na mapie mamy... Tu jest archiwum, więc nie wejdziemy. Ale tutaj coś się jeszcze pojawiło. Zapewne coś kobiety będą chciały. Dobra, może jedno, bo... Tamten to ja nie wiem. Chcesz jakoś pomóc? No mogę, no w sumie. W lesie za srebrowodem znajdziesz stan. Jeśli będziesz w pobliżu... Nie mam złota, ale... Dobrze. Zawsze coś. Nie pałam się miksturami, tak samo mnie przepadam, ale co mi zależy. I co, smyku? Podoba ci się? Tak. O, kowal tak, o tak. Tak sądzę. Naprawdę. No to mam dla ciebie zadanie. Brzmi nieźle. Na południe od zamku stoi wieża strefa, ale pewnego dnia zjawi na moje kowal. I szybko załapałeś, smyku. Poszuka. Do? Okej. Okay. Jeśli chodzi o kowale, jestem jak najbardziej za. Wiadomo, wykuć sobie jakąś fajną zbroję, czy Bóg wie co? Okej, okay, to co? Teraz mościk. Hasło podajemy. I idziemy odbić Lorda. Ten odcinek może być ciut dłuższy, jeżeli będziemy się bawić z Lordem. Ten zamek też jest taki mały. A też w dogodnym miejscu mam wrażenie. Nie jest tak go łatwo podbić. Przynajmniej tak mi się wydaje. Przejdę, nie pieprz głupot. Nic nie jest tak złote jak... Skąd? No do... Jeśli... Szalo. Ja wyruszyłbym na południe tylko ze sporą ar... Ja sam, mądrala. Ojejku. Widać, mój bohater nie jest skromny. No dobra. Oczywiście jak to w tego typu grach, no... W sumie on ma rację, tak naprawdę jestem jednoosobową armią. Okej, okay, jak wygląda sytuacja? Tak wygląda, że nie wiem za bardzo gdzie iść. Tam jest wieża. Dobra, na razie udam się ścieżką. I tyle. Co tu jest? Topielec, o chyba. Ja kojarzę topielce, ale z innej gry. Z Titan Questa. Ups, to będzie jakiś super mega hiper ultra atak. Dobra. Ło, nauczyłem się nowych umiejętności. Ciężki bełt. Dobra, ciężki bełt może się przydać. Tutaj coś, eliksir z osy, okej. Nowych ataków, tak na, nowych ataków tak naprawdę. To znaczy ogarnąłem dokładnie, jak to działa. Okej, okay, to co, może najpierw... A w sumie przejdźmy tą misję poboczną. Zrobimy tutaj tą wieżę. A następnie poszukamy tego Lorda. Fakt, to jest ork, on ma topór. Ościu, gościu.
Ups. Ups. Dobra, wyjmuj, 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 nie! Ups, to będzie bolało. O, tu jest jeszcze jego kolega. O, z orkami to chyba nie będzie taki hop do przodu, coś mi się widzi i wydaje. Ła, jest, elegancko zrobiłem poziom. Dobra, zbierajmy tam wszystko po nich, tutaj jeszcze coś jest. Okej, elegancko. Ja pierdyliam. Poczekajcie. Co mi to da tutaj? Zajebiście. Okej, dobra. Chodź tutaj. O, ale go elegancko załatwiłem. To są zajebania orków. Kurde, boję się, że jak rzucą się większą zgrałem na mnie, to będę bił się i bił. Okej, ich tutaj już nie ma. No dobra. No, polny grabieżca. Z nim też muszę uważać. Aj, nie udało mi się, to nie jest takim... Chodź do przodu wam powiem. Okej. Dobra, na razie ich zostawimy. O, tam się by to musiał udać. Okej, to co, wieża, szybko. Idziemy do jaskini. A, okej. On jest przyjazny. Ja tylko... Książka. Brudne uczynki? Być czyste uczynki. I brud. Czyste, brudne. Tobie to chyba wszystko. Daj mi książkę. Nie. To szurak dostał. Co jest? Zabiera. No i o co to zamieszanie? Bardzo mi się podobał główny bohater. On jest taki kozakiem. To wiecie, nie na zasadzie, ale wam skopę dupę i tak dalej. Tylko za swoją umiejętność, za swoje możliwości. To mi się bardzo podoba. Nie, po co ma Captain Price z Call of Duty. Z Call of Duty. Kogo by tam jeszcze. Czy na przykład Shepard z Mass Effect. Że on wie, że jest kozakiem i koniec, tak? Nie mu nie podskoczy. On naprawdę, główny bohater, bardzo mi się podoba. Oczywiście, może działam narzekać na grę, na samą grę, ale no cóż, moim zdaniem do bohatera nie ma, nie można mieć żadnego, ale... Okej, elegancko. Nie będę musiał zapieprzać jaki kawał. Come on. Pokażę ci, jak to się robi, chyba że chcesz pogadać. O co chodzić, człowiek? Wstań! Otwórz bra... Brama zamknięta. O. Znasz jakiś po... Nie! Sam. Brama zamknięta od środka. Ja cię kręcę, no. Być miły dla Ogbor. Szkarawuda? Melok? Ogbor mówić wolno. A, Wuda! Być Wuda. Melok być... Przyniosę ci Wudę od Meloga? Ty bystry. Ja ci pokażę orkową krew. Uciec! Okej, no to teraz on mówi moim językiem. Odszukajmy Szkarawuda. Czekajcie, zobaczmy, gdzie to jest, kurde, gdzie to jest? Ciemne sprawki. Okej, dobra, to tu, a kolejna, gdybym chciał misję. Czekajcie, Melok, dobra, to sobie odhaczamy, bo jeszcze mi się pomyli. To tu wszystko? Czy... Nie, no to nie jest to. Poczekajcie. Ciemne sprawki, jest takie zadanie. A, to to. Okej, czyli... Na południe i teraz... No mi się biedny, gdzie jest południe. Strzelam, że gdzieś tam. Jak nie, to nie. Okej,
O Jezus, to kombo jest bardzo fajne, ale ono się anuluje za każdym razem, gdy przeciwnik w nas uderzy niestety. Dobra, mówisz gościu na południe, domyślam się, że gdzieś tutaj. I tyle. No to chyba dzisiaj tego perry kapitana nie ocalimy niestety. Aj, te nieograniczone się autoataków, o Jezus, jak to mnie zbawia. Okej, okay, jeszcze jednego załatwimy. Ale odskoczył. Ojejku, jejku, kurde. O, tutaj coś widzę, ale czy to to, czy to nie? Pewnie zapewne będziemy musieli wejść do jakiejś jaskini. No cóż, chyba że to jest jakiś most, przez który przejść nie mogę. To też bym się wcale nie zdziwił. Ale tutaj nikogo nie ma. To by powiedział, nie, nie wolno. Czy coś takiego. A jeżeli, nie daj Boże, źle idę, to cóż. Shit happens. Kurde, no. Okej, goblin. Uuu, tam widzę kolegów mamy. No wyjmuj to. Ło, ho, 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 ho. Dobra, najpierw magowie, wiadomo, standardowo. A tu ładnie zdoczowałem. Tutaj jest jeszcze jeden kolega. Gdzieś, tutaj, dobra. Okej, jednak chyba dobrze idę. Mam czerwony punkt na mapie. I chyba nie skończyłem, kurde, brakuje mi tutaj oznaczeń na tej mapie, w prawym górnym rogu. Przynajmniej po angielsku, west, east i tak dalej. North, south, whatever. I ja przynajmniej bym wiedział, o co chodzi, S, N, W. Byłoby naprawdę okej. A tak to? No dupcia, no. Jesteś szamanem orku. Dwa pytania i dwie odpowiedzi. Wiem, on też będzie czegoś chciał, no ja bym go nawet i zabił, ale... Szkarabudy? Przesyłam mnie git. Mam negocjować z Eragiem uwolnienie Lorda Gawa. My orkowie mamy takie powiedzenie. Ty chcesz się dostać do obozu orków. Ogbo... Irig? Tak, syna woza. Ślad... Masz jak... Sądzę, że... Ejku, ejku, wiedziałem, no. Uda mi się znaleźć Iriga. Co? Jestem szamanem. Dlaczego? A, z ciekawości. Dobra. Okej. Zwój jakiś. Lester? Who the fuck are you? Witaj, przyjacielu. Wszyscy ludzie są moimi przyjaciółmi, przyjaciół. Rozumiem. Czekam. Na drogę, ale... Okej. Się mu zgrać zachciało. To jeszcze jest jedna skrzynka. A, nie mogę w tym momencie. Dobra, poczekajcie. Kurde, no bo... Tu tak, tu tak. Misja, zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. Pomówiłem. Północno-zachodniej części lasu. Północno-zachodnia część lasu. Teraz będę improwizował. Chyba, że... A, czekajcie. Ajajaj, gdyby to było wcześniej napisane. No nie no, będziemy po macoszemu to przechodzić i tyle. Kurde, no brakuje mi tu jakichś oznaczeń północ-południe, nie wiem, no chyba, że wy wiecie jak do tego dojść. Bez tego oznaczeń to okej, okay, brawa dla was. Ja nie mam niestety bladego pojęcia. Dobra, no co, to co, no co, to co. Przed siebie i tyle, tak? No okej, tu jest jakaś jaskinia. To w sumie do niej wejdziemy, a co mi tam? Być może tutaj coś ciekawego znajdę. Być może nie.
Pożyjemy, zobaczymy. Dla zasady zapiszę grę. Dobra, gobliny. Ojejku, nie wycelowałem. Okej. Co to, to jest? Nie, gobliska maczuga jest gówno warta. Niestety, tak to bym przynajmniej ją wziął. No cóż, i sprzedał. Ale co mi po tym? Okej, okay. W ogóle po co ja tutaj jestem? Czy tutaj mam jakieś zadanie, widok z powierzchni? Pewnie tak, tak mi się wydaje. A ewentualnie po prostu przejdziemy sobie tą jaskinię. Dobra, najpierw tobą się zajmiemy, gościu. Ajajaj, taś, upierdliwiec, wypad, gościu. Okej. Dobra. Tu tak. Tutaj niczego jeszcze specjalnego nie ma, kurde. Dziwne, że nie ma jakiś tam skrzyń. Czy coś takiego. Fajnie by było coś zebrać. Więc jeszcze tylko 9 złota. Zabolało. Dobra. Już się zdąży, gościu. Tutaj niczego nie ma, niestety. Dobra, tu jest jakie wejście. Wow, kawał jaskini, jak widzę. Ale okej. Dokąd to, kurde, prowadzi mnie? Tędy, nie tędy. Dobra, najpierw pójdziemy tutaj. Kurde, mam nadzieję, że wykonam otopielec. Mam nadzieję, że wykonam jakąś misję. Dobra, elegancko. Kły topielca. To właśnie, teraz zajmę się oczywiście także kowalstwem. Więc być może te kły, to wszystko mi się przyda. Kurwa, a co to jest? Krokodyl? Nie, jaszczur. Jebany twardy, zobaczcie. Pieprzony. A, 200 punktów doświadczenia, no coś za coś. Jak? No, nie! Czyli jak widać, chyba na zaś przechodzę. O, jaka szkoda, kurde. No dobra. Przynajmniej skoro teraz przejdę, to później zrobię szybciej misję i tyle. Okej, okay, ale kurde, dokąd mnie to w ogóle do końca prowadzi? Gdzie się kończy ta jaskinia? Na kim bądź na czym się kończy ta jaskinia? Czy spotkam jakiegoś wrogiego bohatera? Czy spotkam jakiegoś bossa? A być może przyjaciela? To się niedługo okaże. Dobra, niedługo będę musiał kończyć, bo tak do 30 minut planuję nagrywać Gotika. Dawaj, gościu, combo. Okej, ten topiec nic nie ma, nawet kłów. A jednak ma. Okej, zobaczmy tutaj jeszcze. Coś może jest. Nie, nic. Tutaj też nic nie ma. Kuźwa, no gdzie ja jestem? Aha, okej, okay. Czyli koniec jaskini. No dobra, no to przynajmniej potem przejdę na pewno szybciej tę misję i tyle. A bigo, chłopie! Dobrze, elegancko.
Okej, czyli zrobiłem... tak, trochę bez sensu tak naprawdę, ale... ale okej. Uuu, ile złota. Dobra, ludziska, wiecie, też będę kończył. Oczywiście misję... Ohohoho, skurwy syny. No, gościu. Dobra, musiałem to zdodżować. Uhuhu, ja tu nie padnę, nie ma szans. Dobra, jeszcze tą się zajmę. Okej, okay, elegancko. Moim zdaniem ten ekran pokazujący ilość życia za wcześnie się pojawia. Przy około 130 chyba, czy 120. Moim zdaniem po prostu za wcześnie. Okej, ludziska, więc cóż, to było na tyle. Mam nadzieję, że komentarz, jaki ten gameplay wam się podobał. Ja tutaj misję poboczne przejdę, no już sam dla siebie. Nie wiadomo, tego kowala, nie kowala. A misję główną zostawię dla was, żeby was nic po prostu nie ominęło. Więc cóż, to było na tyle. Trzymajcie się, do usłyszenia. Hejos, do następnego pięknego razu.